drodzy, niewiarygodne, ale tu już jesteśmy u końca naszego spotkania, co zawsze budzi nostalgię i żal, że piękny czas mija, ale przecież jesteśmy świadomi, że coś, co się kończy, jest jednocześnie wezwaniem do nowego początku, może jeszcze ładniejszego, bardziej owocnego, bardziej obiecującego, gdy chodzi o to, co nas czeka, a przede wszystkim, co czeka was, młodych, i co czeka Kościół. Zostałem proszony, i tak to wygląda w programie całego naszego sympozjum, abym postarał się o pewną syntezę naszego spotkania, naszych rozmów, dyskusji, naszych modlitw, naszych adoracji, w milczeniu również. I pozwólcie, moi drodzy, że żeby znaleźć fundament do jakiegoś zarysu, przynajmniej syntezy, odwołam się do hasła naszego sympozjum Alzati Christoti Chiama, a dokładniej do Ewangelii, z którego ten fragment Ewangelii świętego Marka, z którego to fragment został zaczerpnięty. Historia ślepca Bartymeusza. On pierwszy zaczął wołać o pomoc. To znaczy, on już wierzył w Chrystusa, Syna Bożego, Syna Dawida, który może go uzdrowić. Pytanie, skąd przyszła mu ta wiara? Zważywszy, że znaczące części ówczesnego społeczeństwa kontestowały Chrystusa i jego mesjańskie posłannictwo. On wierzył. I to jest jakby jeden pierwszy bardzo ważny punkt odniesienia w naszej refleksji dotyczącej młodzieży żyjącej w Europie. Drugie pytanie, związane z reakcją ludzi na to wołanie Bartymeusza. Pierwsze, zamilknij, ucisz się. Nie jesteś ważny. I rzecz namienna, Bartymeusz się tym nie zniechęcił. Wołał dalej. I w pewnym momencie Chrystus zwrócił się do niego. I przynajmniej część otoczenia Chrystusa w tym momencie także zmieniła swoją postawę. Zaczęła mówić, bądź dobrej myśli. Wstań, on ciebie woła. Jest zatem jakaś przemiana otoczenia. Możemy to odnieść także do naszego współczesnego Kościoła. Wołanie młodych może zmienić Kościół, szeroko rozumiany. O tym za chwilę chciałbym szerzej jeszcze powiedzieć. Może zmienić w ten sposób, że zacznie ugruntowywać młodych w ich wierze, w ich wołaniu do Chrystusa. Może im dać nadzieję na osobiste spotkanie z Chrystusem. A takie w tej Ewangelii Markowej miało miejsce. Bezpośrednia rozmowa Chrystusa z tym człowiekiem, który wprost prosi o to, co jemu jest najbardziej potrzebne, aby widział. My znowu w tym słowie Bartymeusza możemy rozumieć nie tylko sens dosłowny, to, że on chce widzieć świat i że chce widzieć nawet tego, który go za chwilę ma uzdrowić. To pytanie Bartymeusza możemy rozumieć w szerszym sensie, żeby zobaczyć świat, siebie, swoje powołanie w świetle Ewangelii, w świetle Chrystusa.
wołanie o widzenie inne niż daje ten świat, świat sukcesu, świat porażek, świat wojen, świat przemocy, świat fake newsów, świat śmierci. I na koniec słowo Chrystusa. Wstań, Twoja wiara Ciebie uzdrowiła. Pochwała wiary, mimo trudności, z jaką ta wiara się spotykała ze strony innych. W moim przekonaniu, drodzy uczestnicy naszego sympozjum, ta scena ewangelijna wzięta z Ewangelii świętego Marka może być jakąś nicią prowadzącą do głębszego zrozumienia i sytuacji młodych, którzy często mówią, mówiliście, moi drodzy, że chcecie być słuchani, że chcecie usłyszeć, że jesteście ważni w Kościele, że jesteście temu Kościołowi potrzebni. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to tylko rola biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego. Owszem, w pewnej mierze tak, zwłaszcza, że biskupi, kapłani niejako z urzędu są powołani do tego, by pełnić rolę tego, który przewodzi w drodze, który jest pasterzem. Ale jest to rola całego Kościoła. Począwszy od rodzin, od rodziców, od tego środowiska najbardziej naturalnego, w którym powinno też mieć miejsce najbardziej podstawowe przekazu świata wartości. A w tym świecie wartości przekazania wiary w Chrystusa. I zapewne każdy z nas tu obecnych może wskazać kogoś, kto mógł kiedyś, być może w latach bardzo odległych, dziecięcych jeszcze, wskazał na Chrystusa. I że to był początek drogi, może niełatwej, może drogi, której doszło do zagubienia, drogi odzyskiwanej dzięki wsparciu innych, ale drogi, która sprawia, że z coraz większą mocą wiary właśnie wołamy do Chrystusa, żeby nam pomógł. I tu nawiążę do nauczania Jana Pawła II, którego zarys tego nauczania pojawił się bardzo wyraźnie podczas pierwszej mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat 44 lata temu, 22 października 78 roku. Papież mówił wtedy, człowiek może zrozumieć siebie tylko dzięki Chrystusowi. I jest to przesłanie uniwersalne Kościoła, trwające od samego początku jego dziejów i tak pewno będzie po dzień dzisiejszy, ale Jan Paweł II bardzo wyraźnie językiem współczesnym, przynajmniej tego pokolenia 70., lat 70., 80., wskazywał, nie zrozumiemy swojej godności, swojego przeznaczenia, swojego powołania bez Chrystusa. Tym samym wskazywał bardzo wyraźnie na to, że w świecie mogą być różni nauczyciele. Bardzo często niestety
prowadzą oni młodych na bezdroża, niekiedy na śmierć. O tym wyraźnie mówił w noc czuwania w sierpniu roku 2000 podczas Światowego Dnia Młodzieży na Tor Vergata w Rzymie. Wspomniał na ideologów, wielkich ideologów XX wieku. Na tych ideologów ze wschodu, ze świata komunistycznego i na tych, którzy wywodzili się niejako z jądra Europy Zachodniej. Zwolenników marksizmu z różnymi motywacjami, modyfikacjami tej ideologii, a potem twórców hitlerowskiego nazizmu. Porywali młodych ludzi, otumaniając ich na wojnę, na śmierć, wzywając do przemocy i nienawiści. I papież, przypominając te bardzo tragiczne karty historii XX wieku, mówił wtedy do młodych: tak było, taka jest nasza historia XX wieku. On jako młody człowiek, 20-letni, tę tragedię przeżywał tutaj w Krakowie, dokładnie na tym miejscu. Była tu fabryka wtedy i kamieniołom, nie ten wspaniały budynek. W latach 40. XX wieku. Odwoływał się do własnego doświadczenia. Najpierw okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, a potem bolszewickiej, radzieckiej, ateistycznej. I mówił: zróbcie wszystko, idąc za Chrystusem, aby świat był inny. Wtedy, w roku 2000, wydawało się, przynajmniej nam, Europejczykom, że wojny to karta już raz na zawsze w Europie zamknięta. Że jest rzeczą niemożliwą, aby znowu ludzie, także młodzi, w imię utopii politycznych i ideologicznych mieli się zabijać. A dzisiaj wiemy niestety, tak nie jest. Jest wojna. Wojna okrutna. I wiemy z tych ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce na Ukrainie, że z całą premedytacją uderza się w struktury gwarantujące Ukraińcom przeżycie zimy, to znaczy w elektrownie, w urządzenia doprowadzające ciepło do mieszkań. Walczy się w sposób przemyślany z ludźmi, z ludnością cywilną, z dziećmi, z kobietami, z osobami starszymi. Jakżeż ważną rzeczą jest, żeby na to, co się dzisiaj dzieje, umieć spojrzeć właśnie kategoriami Chrystusa, Księcia Pokoju. Tego, który przyniósł nam pokój ze swym Ojcem i ze swoimi braćmi. Żeby właśnie młodzi stali się zwiastunami pokoju we współczesnym świecie. I mówię to nawiązując do tej pani, która mówiła przed chwilą, mówiąc, że wróci do siebie na Ukrainę i będzie tam niosła swoje doświadczenie, także doświadczenie Kościoła, które zaczerpnęła właśnie tutaj. Posłanie nadziei. Ale to jest posłanie nadziei do wszystkich krajów europejskich, które mniej lub bardziej
są dzisiaj konfrontowane z sytuacją przemocy, kłamstwa, nienawiści i wojny. To prawda, że młodzi muszą być wysłuchani, że muszą czuć swoją wartość. Tak jak ktoś tu powiedział, jeżeli Bóg, jeżeli Chrystus mówi, jesteś dla mnie ważny, to jakże ważną rzeczą jest, żebyśmy my, Jego uczniowie, umieli mówić do każdego, jesteś ważny. Jesteś ważny w moich oczach, przede wszystkim dlatego, że jesteś ważny w oczach Chrystusa. Ale jednocześnie myślę, że to jest wielkim zadaniem wszystkich formatorów, rodziców, nauczycieli, wychowawców w wierze, księży, biskupów, by uczyć młodych otwarcia na świat. Świat realny, nie online, nie wirtualny, ale ten, który przybiera kształt wołania o pomoc. Coś na wzór tego Bartymeusza. Wołał. Część świata chciała, żeby zamilknął. Część świata zrozumiała w pewnym momencie, że jeśli Chrystus zwraca się do niego, to ma powstać, a oni mają mu pomóc w tym powstaniu, by do Chrystusa doszedł. To są wołania płynące do nas z Ukrainy. To są wołania ludzi samotnych, starszych, zapomnianych. Przypomnijmy sobie te tragiczne sceny, które rozgrywały się w wielu krajach, i to zwłaszcza zamożnej zachodniej Europy, na początku pandemii, kiedy ludzie starsi umierali w całkowitym odcięciu od najbliższych. I nawet nie było kogoś, kto by im towarzyszył w najbardziej ważnej i najbardziej jednocześnie trudnej chwili życia, jaką jest śmierć. To są też doświadczenia, które ja osobiście słyszałem od lekarzy towarzyszących w tych szpitalach z oddziałami chorych na COVID. W pewnym momencie ci umierający musieli już oddać swoją komórkę i już byli zupełnie sami. Dla najbliższego otoczenia lekarskiego to były też bardzo dramatyczne momenty. Być kimś, kto ma poczucie osobistej wartości. Zwłaszcza jeśli ta wartość wynika z wiary w Chrystusa. To jest coś cudownego. Ale moi drodzy, i to mówię zwłaszcza do młodych, właśnie dlatego, że staramy się niekiedy na miarę także naszych słabości i upadków być wiernymi Chrystusa, to znaczy także na miarę tego obrazu z omawianej Ewangelii świętego Marka usłyszeć głos Bartymeuszów współczesnego świata. My musimy usłyszeć ten głos. Nam nie wolno powiedzieć, jesteście kimś, kto burzycie porządek lub spokój, który zakłócacie nam dobre samopoczucie.
nauczyć się od Chrystusa otwartości na wołania tego świata. To sprawia, że pojawiają się szanse wyjścia z tego, co jest pewną klęską współczesnego świata, z narcyzmu, z zapatrzenia się w siebie. Bo to, czego uczy nas Pan Jezus, to humanizm polegający na tym, że ja wzrastam osobiście w swoim człowieczeństwie. Wtedy, kiedy spotykam się twarzą w twarz z drugim człowiekiem. To jest nauczanie Kościoła. To jest to rozumienie siebie poprzez Chrystusa. To jest nauczanie Ojca Świętego Franciszka, kiedy każe nam wstawać z tych naszych wygodnych kanap, nakładać na nasze stopy buty nadające się do wędrówki, niekiedy długiej, trudnej wędrówki, by spotkać Chrystusa w drugim człowieku. I wtedy budujemy siebie. Wtedy budujemy Kościół. Wtedy jako Kościół, jako wspólnota wiary potrafimy być znakiem nadziei dla jednych, sprzeciwu dla drugich. W imię tej wielkiej miary człowieczeństwa, jaką dał nam sobą, swoim życiem, swoim nauczaniem Pan Jezus. Myślę, że w ten sposób też będziemy odpowiadali na te wszystkie głosy, które padały czy to na sesjach plenarnych, czy w grupach dyskusyjnych, czy w bezpośrednich kontaktach ze sobą, czy przenikniętej niezwykle głęboką i przejmującą ciszą adoracji Pana Jezusa. Jestem przekonany też, że wychodząc właśnie z takim nastawieniem teraz w październiku 2022 roku, jeszcze bardziej ubogaceni, z większą radością i jeszcze większą ufnością do siebie nawzajem, do świata, do Kościoła. Udamy się na spotkanie na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w roku przyszłym. To jakoś cudownie, że właśnie dzisiaj, kiedy my kończymy nasze sympozjum przygotowujące nas do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, Ojciec Święty Franciszek jako pierwszy zapisuje się właśnie na to ogólnoświatowe spotkanie młodych w Lizbonie w roku przyszłym. Przedziwna ciągłość wydarzeń, których trudno nie zauważyć, działanie Ducha Świętego, będącego siłą i mocą Kościoła i światłością Kościoła. To tyle, gdy chodzi o to słowo podsumowujące, o które zostałem proszony, zapewne tylko fragmentaryczne, nie będące z definicji zresztą w stanie oddać tego bogactwa przeżyć, jakie stały się naszym udziałem podczas tego kończącego się sympozjum. A ponieważ właśnie kończy się, na mnie spoczywa wcale nie aż tak radosny obowiązek
powiedzenia no, kończy się, ale przedtem pragnę z całą radością i wdzięcznością wyrazić serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przygotowywali to spotkanie. Jak mówiłem na początku, w czwartek po południu od kilku już lat, ponieważ to spotkanie miało w swoim zarysie, w pierwszym zamyśle mieć miejsce w roku 2020, właśnie dokładnie z okazji stulecia urodzin świętego Jana Pawła II Wielkiego i że już przed tym rokiem 2020 kilkakrotnie spotykaliśmy się tutaj w Krakowie, by nakreślić ramy tego sympozjum. Dziękuję zatem wszystkim członkom Sekretariatu Konferencji Episkopatów Europy, sekretariatu, który z ramienia Rady Europy zajmuje się tego rodzaju wydarzeniami. Dziękuję z całego serca właśnie tym wszystkim, którzy dawali pierwsze impulsy do tego spotkania i przygotowali jego program. Dziękuję za udział księżom kardynałom, arcybiskupom i biskupom. Było obecnych razem tutaj 17 hierarchów Kościoła katolickiego, co zważywszy na tego rodzaju spotkanie jest liczbą prawdziwie znakomitą. Dziękuję kapłanom reprezentującym 26 krajów naszego kontynentu. Dziękuję przedstawicielom młodzieży z 28 krajów Europy. Dziękuję bezpośrednim gospodarzom tego miejsca, sanktuarium świętego Jana Pawła II, księdzu kustoszowi i pracującym tutaj kapłanom. Dziękuję wolontariuszom z dzieła Nowego Tysiąclecia. To ci młodzi w żółtych chustach. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest dzieło Nowego Tysiąclecia, powiem, że po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1999 roku zostały pewne jeszcze sumy pieniędzy ofiarowane na tę pielgrzymkę z różnych środowisk. I postanowiono wówczas, że te pieniądze, a później pieniądze zbierane co rok we wszystkich polskich parafiach katolickich, będą ofiarowane na młodych uczniów i studentów, którzy pochodzą z biedniejszych środowisk, z biedniejszych rodzin, a których ze względu na ich zdolności trzeba wspierać w ich dalszej nauce, w ich studiach, po to, żeby tworzyli nową, żywą, młodą inteligencję katolicką. I to dzieło trwa po dzień dzisiejszy. I kilka tysięcy młodych już ludzi z tej pomocy stypendialnej, znaczącej zresztą, już skorzystało. Część z nich także pracowało tutaj w recepcji i stąd także podziękowania im za poświęcony nam wszystkim czas. Dziękuję duszpasterstwu Młodzieży Świętej Anny w Krakowie, które wraz ze swoim duszpasterzem także było bardzo czynne przy tym dziele. Także Centrum Dialogu i Modlitwy w Auschwitz, w Oświęcimiu, które też nam bardzo, bardzo pomagało. Jak również alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, których też można było zobaczyć, zwłaszcza obecnych przy liturgii. Dziękuję pewnym instytucjom, które przyczyniły się do tego, że mam nadzieję,
pobyt was tutaj, moi drodzy, był bardzo udany i że nikt nie czuł się tutaj zagubiony. A więc wydawnictwu świętego Stanisława, dzięki któremu mogliśmy mieć do dyspozycji mszału w czterech językach, maltańskiej służbie, która oferowała pomoc medyczną, ciągle jeszcze pracującym tłumaczom i obsłudze technicznej, portu lotniczemu imienia Jana Pawła II w Krakowie, banku PKO SA, który nas wspomógł w sposób bardzo znaczący, gdy chodzi o wsparcie materialne, a także wszystkim ludziom, którzy wiedzieli o tym spotkaniu i którzy się o jego powodzenie bardzo modlili. Cicho na różańcu w swoich domach, ale na pewno zależało im na tym, żeby wszyscy goście, wszyscy uczestnicy tego sympozjum jak najbardziej mogli zaczerpnąć z ducha świętego Jana Pawła II. I aby jego mocą wrócili do swoich domów, głosząc nadzieję wynikającą z Ewangelii Chrystusowej. Dziękuję wszystkim za udział. Życzę szczęśliwego powrotu do swoich domów, do swoich wspólnot, do swoich parafii i diecezji. Proszę, pozdrawiajcie ich wszystkich od nas bardzo, bardzo serdecznie. I powiedzcie wszystkim, do zobaczenia w Lizbonie w lipcu i sierpniu przyszłego roku. A na koniec, żebyście w tej drodze, moi drodzy, nie ustali. Zapraszam na obiad. Szczęść Boże i do zobaczenia.